Witajcie, z tej strony Daryl Śliwka, a to jest już 21 odcinek z gry Super Mario Galaxy. No i dzisiaj będziemy sobie kontynuowali świat, znaczy galaktykę Seaslide bodajże. Nie pamiętam, czy tam już wszystko zrobiliśmy, czy nie, ponieważ nagrywałem ostatnio, znaczy dawno temu odcinek. Zobaczcie, nie ma żadnych wiadomości od księżniczki, więc żyć nie dostaniemy niestety. No trudno. Dobra, to lecimy w takim razie do tego pomieszczenia z silnikiem, tego engine roomu całego, dokładnie. No i zaraz zobaczymy, co tam na nas będzie czekać, ponieważ, no mówię, nie pamiętam dokładnie, co jeszcze mamy dzisiaj do zrobienia. Tak więc teraz się tego dowiemy. Okej, to mamy tak. Tutaj wszystko. A też wszystko w Seaslide. No dobra, to możemy sobie w takim razie tą galaktykę odkryć nową. Toy Time Galaxy. O! O kurczę, to będzie ciekawe. Pamiętam trochę tą galaktykę, ale też jakoś za bardzo, wiecie, nie zapamiętałem jej tak szczegółowo. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay. Heavy Metal Mecha Bowser. No dobra, czyli co? Na początek już będzie taki mini boss. Taki zabawkowy robot, który niby ma odwzorowywać Bowsera. Okej. O, dobra. Lecimy. O, jest pociąg. Okej, możemy z nim pogadać? Uiii! Okej. Nie musimy nawet z nim gadać, żeby dowiedzieć się, o co tutaj w ogóle chodzi. Chodzi oczywiście o świetną podróż drewnianą lokomotywą. Dobra. Teraz co? Okej, starbity. Wiadomo, zbieramy, zbieramy. O, one up jest. Okej. Co to są za roboty? Są jakieś... Wow, 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 dobra. Aha, możemy je po prostu rozwalić ground poundem, okej. Tutaj był one up przecież, no tak, to sobie weźmiemy. Okej, a tutaj na górze co? Po prostu. Nic. Okej. Tylko... A, zmiana grawitacji, dobra. To ma sens w sumie. I teraz co, możemy odkręcić śrubę? Wow, wow, wow. Wow. Okej, chaos. Dobra, dawaj. Nie, nie tutaj. Dobra. Patrzcie na to. Jest, dobra. O, monetka się przyciągnęła. Okej. Teraz tak, tutaj mamy zmianę grawitacji. I tak. Okej, tak to nie możemy tego zrobić niestety. Musimy iść naokoło. Chyba tutaj, ale patrzcie na to, że... Okej, trzeba tak to odkręcić. I co teraz? Na dół? Chyba tak. Okej. Jest. Aha, i to możemy przeskoczyć po prostu. Aha, czyli tam był otwór. Nie musieliśmy takiego skoku ryzykownego robić w ogóle. Ale wciąż warto, bo to całkiem myślę, że ekscytujące. Okej, czyli tutaj musimy to przeskoczyć. No właśnie, bo inaczej spadniemy. Tutaj, chociaż tutaj też... Aha, możemy tak po prostu sobie to ominąć. Okej, tu jest przejście, tak? Ale jeszcze zobaczmy, co tutaj jest. Starbity. I to wszystko tu jeszcze będzie sekrecik chyba. Taki trochę... Aha! W końcu ja poszedłem jaką drogą? Dobrą czy złą? Nie mam pojęcia. O! Okej. Udało się. Uwaga, starbity, zbieramy. Okej. Jest jakiś taśmociąg też, jak w Mario Wonder. Okej. Można go jeszcze ogłuszyć. To też dobra rzecz. O, jakiś, patrzcie, nowy ten. Nowy grzybek. Przetransformowałeś się w Spring Mario. Sprężynowego Mario. Naciśnij B w odpowiednim momencie, żeby skoczyć bardzo wysoko. Boing.
O kurczę, no jest to wyżej niż się spodziewałem. Niestety sterowanie jest troszeczkę tutaj utrudnione jednocześnie. Ale na szczęście możemy jakoś tam w powietrzu sterować. Tak, zobaczymy, czy uda nam się zdobyć ten blok. No, nie wiem. Dobra, może lepiej nie. Trochę tak jak z tym badżem w Mario Wonder, wiecie, który sprawia, że ciągle skaczemy. No to jest praktycznie to samo. Tylko, że możemy jeszcze wyżej tutaj skakać, więc... To może być to troszeczkę fajna zabawa w sumie. Okej, okay, dobra. Wszystkiego nie zdobędziemy, kiedy ten przeciwnik tutaj jest. O! I też od ściany się możemy odbijać. O! Okej. Okay. Dobra, w takim razie go pokonamy. O nie, no! Okej, okay, dobra, spokojnie, spokojnie. On może tu wskoczyć. Okej. Okay. O! Okej, okay, to jest... Był element, na którym mogliśmy stanąć, jak widać. Okej. Okay. Spoko. Możemy już chyba lecieć dalej, po prostu nie musimy po tamto się już wracać. Okej. Okay. Okej, okay, to tak. Możemy z góry tam skoczyć. Dobra, spróbujmy w sumie. I... Mario, dajesz? No niestety się nie udało. Okej, okay, nie. No i widzicie. Nie trzeba było jednak. Tak więc po co to zrobiłem? Też nie mam pojęcia. Tak po prostu dla zabawy. Dobra. Dobra, skaczemy. I... Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko nie widać czasem podłogi. Okej. Okay. I nie! Nie rupul jumpów, Mario. Dobra. Jest. Okej. Okay. Więcej sarbitów. Okej, okay, tutaj mamy jakieś sztućce. Ciekawie to wszystko wygląda. Taki faktycznie bardzo zabawkowy świat. Znaczy, galaktyka. Matko, co ja mówię? Ciągle mi się myli, bo... W Mario Wonder były światy, w Mario Sunshine są poziomy, w Mario Galaxy są galaktyki. Więc czasem jak już się przyzwyczai do mówienia, jak już się człowiek przyzwyczai do mówienia jednego, to potem wiecie. Ciągle się to samo powtarza. Tak więc łatwo się jest pomylić czasami, jak po prostu tak z automatu mówimy niektóre rzeczy. O! Ale muzyczka. Okej. Okay. No faktycznie, takie miniboss trochę. Okej, okay, teraz co, tam możemy przeskoczyć? Dawaj, Mario! Nie, dobra. Lepiej tędy. O. Dobra. I teraz. Okej, okay, to tamto nic nam nie dało, niestety. Chociaż tam była rura w sumie. To skoczę tam, okej. Okay. Upadek z wysokości na szczęście tutaj nam nic nie robi. Tylko sprawia, że lądujemy... W fajnym stylu. Okej, czyli tutaj jest sekrecik, no nie? Aha, nie, po prostu przejście tutaj. Dobra. Te śrubki coś nam dadzą? Tak. Chyba musimy wszystkie odkręcić. Czyli ten cały panel się teraz odkręci, dobra. Tak. Możemy wpaść sobie tutaj jakoś. Okej. Okej. Okay. Zmiana perspektywy w takim razie. Dobra. Teraz tu. Do rury. Wchodzimy. O, jest przejście dalej czy sekrecik? Wygląda trochę jak sekrecik. Oj! Oj, dobra. Żyjemy. I teraz tu. Okej. Okay. 158 sterbitów. Nie jest źle. Aha. Czyli wskakujemy na mechaniczną rękę Bowsera. A, okej. Okay. Zmiana perspektywy znowu. Raczej grawitacji w sumie. O nie, nietoperze powróciły, no. No chodź tutaj. Dobrze. Dobra. Jak już chcesz ze mną walczyć, to zawalczmy.
O! Dobra. Dorwał mnie. Dobra. Co jest? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Aha, ja miałem przeskoczyć tam, no nie? No. Patrzcie na to. Patrzcie na to, jak się wyratuje. Nie! No co jest? No dobra. Coś chyba zrobiłem źle jednak. Skoro znowu tu jestem. Okej, okay, tutaj. Tak. Okej, okay, jest platforma. O, super. Co jest? Jest jeszcze inne miejsce? O! Aha, dobra. Czyli jednak możemy przejść dalej. Nic to na mnie nie zaflokowało czy coś. No, skoczyłem jak coś. Po prostu ten power-up działa trochę dziwnie. Dobra, weźmy go w takim razie, bo chyba się przyda. Nie! O! Dobra, okej. Okay. Ło. Sprężynkowy Mario. No nie, dobra, wiecie co? Nie lubię tego power-upa. Nie lubię, naprawdę. Okej, okay, teraz jak tam wejść? Możemy chyba triple jumpem normalnie. Zamiast używać tego czegoś. No, myślę, że możemy. To bez trudu. O, tak, dobra. Okej, okay, teraz jak? O, patrzcie na to. O! Okej, okay, to spowodowało destrukcję robotycznego Bowsera. No jest! Gwiazdka na nas już czeka. O. Dobra. Nie no. Fajna galaktyka. Widać, że tutaj już... takie fajne, kreatywne pomysły, ponieważ... taka galaktyka... o tematyce zabawkowej, no kurczę, fajny pomysł. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, to teraz mamy tak. Kilkaset serbitów. Tam co najmniej 150, pamiętam. Okej, okay, za bardzo nie zwróciłem uwagi na liczbę, ale dobra, nieważne. Lecimy znowu Toy Time Galaxy, rzecz jasna. No i zaraz zobaczymy, co dalej. Czyli teraz mamy tak. Mario spotyka Mario. Okej. Okay. Czyli co, będziemy mogli wejść na tego 8-bitowego Mario? Tak jest. Dobra. Też świetny pomysł. Okej. Okay. Zaczekajmy na pociąg. Okej. Okay. I long jump. Znowu Wii. Nie, jednak coś innego tym razem. All systems are go, why? Cause I say so. Okej, okay. Wow. No właśnie. Ten tutaj, to przysłowie pewnie ma sens tylko po angielsku, więc... nawet nie będę próbował tego tłumaczyć. Bo nie umiem tak, wiecie, wymyślać, jednocześnie rymów przetłumaczyć od razu. Trzeba mieć naprawdę umiejętności, których ja nie posiadam. Więc wybaczcie, jeśli liczyliście, że wam coś ciekawego tutaj pokażę. No ale dobra. Póki co musimy zbierać te kawałki Launch Cara. Okej, okay, są one chronione przez te meka kupy tutaj. O, jest Luma też głodna. Okej, okay, czyli sekrecik. Tylko ile potrzebuję? Okej, okay, po prostu pokaż mi liczbę. 50? Może? Tak, 50, okej. Okay. To możemy to zrobić w takim razie od razu. Okej. Okay. Transformacja. O, rany. Okej, okay, co się stanie? Okej, okay. Taka dziwna planeta. Z jakimiś panelami, z tego co widzę. Co można, wiecie, przełączać. Okej, okay, mamy te tłompy takie dziwne.
To są nie, to są Toxboxy, sorry. Nie tłompy. Też one były w Mario 64. To się wiecie, to Toxboxy. Okej, teraz. Więc po prostu możemy sobie tutaj tak na przykład skoczyć? Aha, bo to w ten sposób działa. Okej, to trzeba po prostu zlokalizować miejsce, gdzie po prostu możemy przełączyć te panele. Co może być nie lada wyzwaniem. O. Okej, aha, tutaj widzę te panele. Niektóre przynajmniej. Okej. To jest pierwsza część tylko. Może jeszcze tutaj jakieś znajdziemy. Okej. Tak, są. Dobra. I rura jakaś. O nie, Mario, nie gin, nie gin, nie gin. Skacz. Okej. Dobra, monetka. Nie, starbity. Starbity! No kurczę, no wiedziałem. Wiedziałem, żeby po to nie iść. Ale. Dobra. A tutaj są jeszcze, dobra. Okej, to to ma sens. Dobra. To część już znaleźliśmy, więc skaczemy teraz sobie tylko. Oj, nie, 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 nie. No, kurde, co to miało być? Ja nie mogę. Chciałem skoczyć, Mario się walnął o tego Toxboxa. Czy jak on się tam nazywa? No i niestety doszło do zgonu kolejnego. Okej. Czyli po prostu w każdym miejscu, gdzie te Toxboxy występują, jest ten panel. Okej, dobra. Okej. Czyli o to chodzi. Dobra. To jeszcze tutaj musimy przełączyć. I potem to już po prostu trzeba się będzie tylko przejść po tym tej drugiej części. Skacz, Mario! Okej, nie trzeba było skakać. Ale spoko. Dobra, to co jest? A muszę zejść i wejść jeszcze raz, dobra. Jasne. No. Okej, to było dziwne. Teraz. No nie no, Mario, weź. Weź, Mario. Teraz? No, dobra. Okej. Teraz mamy tutaj. To już wcześniej zrobiliśmy. Tak więc to już wiemy, że tutaj trzeba bardzo uważać. Okej, tam jeszcze coś w ogóle jest. Przejście dalej. A, to jest po prostu takie jakby połączenie. No dobra. Okej, tylko. Okej, teraz tu musimy wskoczyć. Tak, żeby troszeczkę przyspieszyć tutaj. No dobra, to mi się podoba. Jeszcze nie wszystko. A, tu jeszcze, dobra. Będę już ostatnie. A, tutaj wcześniej zginęliśmy, no tak. Jeszcze nie? O nie! Dobra. A, tutaj. Dobra. Okej. To chyba będą już ostatnie. Jednak nie. Co? A. Dobra. Teraz. Okej, teraz trzeba tam jeszcze się dostać bezpiecznie. I nie dać się zmiażdżyć przez tego Toxboxa, ale to już chyba raczej. To już raczej ogarniemy. O. Dobra. I jest, zakrecik. No dobra. Okej. Okay. Trochę nam dzisiaj to zajmuje czasu, słuchajcie. 20 minut dwie gwiazdki, no. Powiedziałbym, że tak. Tak przeciętnie, no. 80 gwiazdka zaraz będzie, jak już zrobimy. Tak więc spoko, no. Nie jest źle. Nie jest jakoś tam mega. Chyba w poprzednim odcinku zdobyłem 6 gwiazdek aż. O, Fast Foe Comet.
Okej, okay, no to mamy w takim razie jeszcze Prankster Kometę. Okej, okay, to przynajmniej jakieś tam urozmaicenie. No dobra, to może sobie to zrobimy i skończymy odcinek. Okej, okay, Fast Falls of Toy Time. Tylko ciekawe, gdzie te Fast Falls? A, tutaj. No dobra, no co? Dobra. To mamy już to ogarnięte. Tylko nie wygląda to zbyt miło. Jeśli tak, to mogę tutaj ująć. No co to kurczę jest? Dobra. Okej. Okay. Dobra. To jest raczej luźne. Okej. Okay. Czyli są trzy tutaj te partie z toxboxami. Okej, okay, dobra. Dobra. Czyli najważniejsze, że na tych panelach jesteśmy bezpieczni po prostu. Ponieważ gdybyśmy nie byli, to byłoby naprawdę kiepsko. A tak to sobie możemy poczekać na luzie. Okej, okay, tu musimy przeskoczyć. Albo pójść tędy. O. Albo i nie. O! No! O rany. Co tu się stało właśnie? No try again. Okej. Dobra. Dobra, wiecie co? Mam plan. Wrócę się. O rany Mario, weź tak nie rób, błagam cię, weź skacz. Już się tak przestraszyłem, że będzie kolejna śmierć. Ale nie było na szczęście, więc... Co? No nie. Ja nie mogę w takim... Nie. No miss click. No i teraz będzie strata czasu. Ach, miss click, naprawdę. Oj. Sorki. Ale... miss click się tutaj wydarzył. Dobra, no zróbmy to jeszcze, słuchajcie. No musimy to zrobić. Szkoda, że nie mamy wiadomości od księżniczki. Ale chyba dopóki nie pokonamy tego ostatecznego bossa, to nie dostaniemy tego listu, więc myślę, że można by to zrobić jakoś tak niedługo. I tak zrobimy to wszystko na 100%, więc no więc wiecie, nie ma co zwlekać. No ale dobra, jeszcze muszę zastanowić, czy na pewno to zrobić teraz, czy na przykład później. No ale to już słuchajcie, sam przemyślę, więc nie martwcie się o to. Okej, teraz... No tak, sterowanie właśnie w takich miejscach jest problematyczne. Okej. Teraz jak? Teraz jeszcze tutaj chyba. No dokładnie. Okej. I wracamy. Tak, dobra. O to chodzi. Teraz tak. O! Udało się wskoczyć. Teraz tak. Tutaj. To będzie koszmar. Dobra. Tutaj czekamy. Tak jest, dobra. Dobra, co dalej? Wypaść to tutaj raczej nie możemy, więc... z tym to problemu nie ma. Monetkę może zostawię w razie co. Okej. Okay. Teraz tak. O! Idealnie się ułożyło. Że tak powiem. O! Nie ma! Okej. Spokojnie już. Już. Teraz tutaj skok. Okej. Okay. A i to wszystko. Okej, okay, teraz dokąd muszę pójść? Aha. Dobra, to mogę sobie tak obok niego przejść. Tutaj chyba też. Nie, tutaj akurat muszę. Aha, a bo to już się nie rusza. A, dobra. No to ułatwili nam w takim razie sprawę. Dobra. W takim razie mamy to. 80 gwiazdka, co oznacza, że mamy już 2/3 gry ukończone. Wow, i to na 100%, słuchajcie. 66% około. No tak troszeczkę ponad 66, wiadomo. 4 starbity, no... dobrze.
No dobrze, fajnie. Dobra, to zróbmy jeszcze jedną gwiazdkę, no. Mamy troszkę czasu. To zróbmy. Czemu nie? Dobra. Czyli teraz będzie już ten taki normalny scenariusz. Nie żadna ukryta gwiazdka, nie żadna prankster kometa. Tylko po prostu Mario spotyka Mario. I tyle. Nic więcej nie trzeba tutaj dodawać raczej. Dobra, to już widzieliśmy, więc sobie skipniemy. Pociąg, a możemy po prostu na te tory wejść? Jasne, czemu nie? Możemy tak. Aha, tak się tutaj sobie ułatwić. Czy raczej przyspieszyć. Raczej to ułatwienie nie było. Ale dobra. Okej, czyli teraz mamy te w takim razie kawałki Launch Starów, na których ostatnio tutaj skończyliśmy nasze zadanie. O, 50 star bitów już. No szybko nam to poszło. Zdobycie tego życia w sensie. Okej, czyli tutaj była ta luma, to już wiemy. Teraz tak. O, dobra. No nie! Weź Mario. No co to miało być? Okej, dobra. Jak się przyblokowałem tam. Ale mimo to nie jest najgorzej. Teraz jak tam się dostać? Okej, tutaj rozwalę mega kupę. O, proszę bardzo, tu chyba jest trampolinka. Tylko po co mi ona? Nie wiem. Dobra. Ech. Dobra. No dawaj, Mario. Okej. Okay. Może coś tutaj jeszcze trzeba zrobić? Nie mam pojęcia. Nie, no tutaj to już raczej nie. A, widzę. Okej. Okay. Tam trzeba się udać jeszcze. Okej, okay, tak, o to chodzi, dobra. Jest śruba do wkręcenia. No, dobra. Teraz możemy wreszcie zdobyć tą monetkę. Małą śrubką wkręciliśmy ogromną śrubę. Tak, całkiem też śmiesznie wyszło. Dobra. No, piękny skok. O, Y. O! Aha. I tak się zatrzymaliśmy, więc... I było mowy o ominięciu czegokolwiek. Okej, okay, teraz. Aha, po prostu zbieramy bąbelki. Okej, okay, coś takiego. One up. Sobie zbieramy jeszcze te starbity przy okazji. Long jumpy robimy, żeby jak najmniejszy teren tutaj pokryć swoimi skokami. Okej. Okay. Teraz tak, long jump. Wiecie co, bardzo mi to przypomina ten poziom z Mario 64. Wiecie, Leaf of Lava Land. Też taki był płaski świat z lawą. Platformy jakieś. Bardzo podobne. W sensie bardzo podobny styl rozgrywki, o to mi chodzi. No i w sumie wyglądu trochę też. No mówię, płaski świat. Bardzo dużo lawy. Platformy takie pojedyncze. Wow, 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 dobra. Spokojnie. Nie chcielibyśmy tutaj spaść. No i proszę bardzo, zdążyliśmy mniej niż pół godzinki nagranie. Oczywiście nie wiem jak to wyjdzie w praniu, ale tak, pół godzinki. W pół godzinki się wyrobiliśmy. 81 gwiazdek, czyli 4 gwiazdki dzisiaj zdobyte. I 8000, znaczy 5800 starbitów. No, chciałbym 8000. Ale nie ma tak pięknie. Okej, tak więc to wszystko słuchajcie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. W następnym sobie dokończymy, myślę, że ten świat... Znaczy, no właśnie, nie świat, tylko galaktykę. Toy Time. Oraz zrobimy sobie tę... tą pomniejszą galaktykę. Ale nie pamiętam też, czy tą lumę nakarmiliśmy już, czekajcie. To nie możemy niestety tego sprawdzić. Ale dobra, to jeszcze sobie tam ogarnę, co możemy zrobić. Tak więc to wszystko. Trzymajcie się. I cześć.